Cześć, witajcie z tej strony Grid79. Dzisiejszy film będzie powtórką mojego filmu, gdzie pokazywałem, jak zdobyć najmocniejsze multinarzędzie. Także jeżeli ktoś już je zdobył, nie ma sensu w sumie tutaj, żeby marnował swój czas na niego. Jest to wyjaśnienie dla tych wszystkich, którzy mieli problem, ponieważ na poprzednim materiale to multinarzędzie już miałem zdobyte i pod koniec filmu pojawiło się kilka nieścisłości, które wprowadzały was w błąd. Dlatego teraz nagramy sobie to jeszcze raz, krok po kroku. Pokażę co, jak zrobiłem i jak od początku do samego końca ogarnąć temat, żeby to multinarzędzie zdobyć. Także do dzieła. Oczywiście naszego narzędzia będziemy szukać w galaktyce Euklidesa. Teraz polećmy sobie z glifami. Ptasior, meduza, księżyc, samolot. Nie wiem, wielobok, ptasior. Żuczek, dużo trójkątów, dinozaur, dużo trójkątów, coś co mogłoby być drzewkiem i ponownie meduza. W sumie słońce, nie? Wyłaniające się z nad wody, ale mi się kojarzy z meduzą. Jesteśmy na planecie Vesportel 20, odkrytej przez Jarla, czyli miejsce jak najbardziej właściwe i tam, gdzie chcemy być. Teraz musimy się dostać na koordynaty plus 28,58, minus 75, plus 31. Weźmy sobie, zaznaczmy. Sentinel Square HQ to mniej więcej będzie w tamtych rejonach, gdzie się chcemy udać. Nie jest ta baza dokładnie w miejscu, gdzie jest to multinarzędzie, ale chyba bardzo, bardzo blisko z tego, co pamiętam. Będzie któraś z tych dwóch bojek. Któraś z tych czterech bojek. Najprawdopodobniej to będzie ta z ogniwem zapisu przy niej. 25. No to będzie to.
coś przyłożyłem. Dwadzieścia osiem, 58. Siedemdziesiąt pięć, 31. Nie wiem szczerze, czy zaznaczanie miejsca tutaj coś daje, bo generalnie jak przeładujemy save'a, on chyba zniknie, ten znacznik, ale zobaczymy. Jak już mamy to miejsce, lecimy sobie na stację kosmiczną przeładować save'a. Możliwe, że miałbym właściwe multinarzędzie, bo pojawiła mi się od razu baza. Ale dla pewności radzę przeładować save'a, żeby na pewno dostać to multinarzędzie, na które polujemy. Wysiadamy, wczytujemy save'a. No i lecimy z powrotem. Szukamy naszej bazy. Coś na mnie się obraziły, nie chcą się pokazywać. Dobrze, mamy tutaj Sentinela, tu mamy ogniwo zapisu, czyli najprawdopodobniej to będzie tu. No chyba tylko jedno tam było w okolicy, nie? Ogniwko. Dwadzieścia siedem, 70. No dokładnie. No, nawet mój znacznik był, czyli jednak zostaje. No proszę. Dobra, broń na nas czeka, weźmy ją, odpieczętujmy. Jedenaście, jeden, sześć. W sumie jestem ciekaw, czy te znaki za każdym razem są takie same. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, odblokowaliśmy sobie nasze multinarzędzie. Jeżeli ktoś chce, może sobie zlokalizować też myśliwiec.
No ja na razie nie mam takiej potrzeby. Tutaj przybyliśmy tylko, żeby zdobyć multitoolka. Multitool jest klasy A, także będziemy musieli go na stacji podnieść do klasy S. Ja sobie go wymienię z moim, żeby nie latać 10 multinarzędziami, bo wciąż nie wprowadzili nam możliwości sprzedaży ani pozbywania się multinarzędzi, także nie zbierajcie za dużo, bo będą was wkurzać. Dobra, teraz polecimy sobie na stację naprawić nasze multinarzędzie, podnieść do S-klasy. Nie wiem, czy kilka razy można to samo multinarzędzie odebrać. Jak byłem na poprzednim save'ie, no jak widzieliście, miałem pustą skrzynkę, więc może po jakimś czasie, ale jeszcze mi się nie zdarzyło. Dobra, zajmijmy się ulepszeniem. Zwiększ klasę, czyli podnosimy nasze multinarzędzie do S klasy. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzicie, 4 ulepszone z pola koło siebie są. Weźmy, ponaprawiajmy. Możecie zobaczyć, przygotowałem sobie zestawy naprawcze, miejsca na rozbudowę, a także trochę ulepszeń klasy S, żeby znaleźć te najlepsze. Także multinarzędzie już mamy klasę S z 4 polami doładowanymi obok siebie. Weźmy wykupmy wszystkie pola. Jestem ciekaw, jakie obrażenia zadaje oszczep rozbłysku, bo tutaj jest domyślnie też w tym urządzeniu. Dobra. Klasę mamy zwiększoną na maksa. Pola mamy zwiększone na maksa. Teraz zobaczmy, co z nim możemy zrobić. A, jeszcze nie ulepszyłem tego, to znaczy się nie naprawiłem. No to już poprawiamy. Przenieśmy nasze lasery, bo to nie ma być do kopania, tylko do walki. Na razie mamy potencjał obrażeń 531 na start. Zamontujmy sobie działko neutronowe. Już mamy 2500. Teraz poszukajmy dobrych ulepszeń. Obrażenia około 14, nie? Z tego co pamiętam, były tutaj najlepsze. Obrażenia 14, nie jest źle, ale jest niska szybkość ładowania w sumie. A few moments later. No i najtrudniejsze, co musimy zrobić, to znaleźć odpowiednie ulepszenia. Generalnie
Szybkość ładowania jest istotna. Tutaj w granicach 50. Obrażenia. Ja znalazłem najwyższe 14%. Max jest chyba 15. Także jakby się wam poszczęściło z 15, byłoby naprawdę super. Prędkość sfery jonowej 11 lub 13 i już będzie dobrze. Jeżeli wylosujemy 3 takie ulepszenia, oczywiście mamy zamontowany też kompresor pola. Wrzucamy to w nasze doładowane sloty. Obrażenia prawie 170 tysięcy. Mogą one się minimalnie różnić, ponieważ tutaj chyba też cyfry po przecinku wchodzą w grę. Ale zasadniczo no 150 tysięcy to żaden problem wykręcić. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem to, co nie dopowiedziałem w poprzednim filmie i teraz już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Dzięki śliczne za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia.